Siema ludzie, z tej strony Magnes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, wkurzyłem się, ponieważ okazało się, że Kosmog, czyli legenda, od razu powiem legenda. Kosmog, ten tutaj, to jest Pokémon legendarny. Jak wiadomo, legend nie da się ewoluować, no chyba, że mega ewolucja, to co innego, ale nie da się ich ewoluować w inne formy. A tutaj... I byłem wręcz pewien, jak jeszcze nie wiedziałem, że to jest legenda, byłem pewien, że on ma ewolucję. Coś mi się tak kojarzyło, że on ma ewolucję. I sobie myślę, kurczę, nie, to jest legenda, on nie ma ewolucji, na pewno. Patrzę. Sprawdzam. I nagle widzę to. Evolving Stars Event is coming. Można ewoluować. Tutaj. Psychiczne Pokémony? Kosmoem. Czy coś wam mówi Kosmoem i ten tutaj złoto, niebiesko, czarno, biały, błękitno, jasno i ciemno, niebieski pan? Czyli ten tutaj, to oko jakby. To jest ewolucja Kosmoga. Tak. To jest ewolucja Kosmoga. I właśnie to jest naprawdę złe, niefajnie, że robią Pokemona, który jest legendarny. I mogą, można mieć ewolucję. Ewolucję legendarnego Pokemona, rozumiecie to? Jakby na przykład, nie wiem, Mew i jej ewolucja to Mewtwo. No bez sensu. Choć tak powinno być, tak myślałem, że jest, ale jednak nie jest tak. Ale kurczę, Kosmog ma... Nie jedną ewolucję, nie tylko w Kosmoem. Kosmoem może się zamienić albo w Lunale, albo w jakiegoś tam innego hopa, ale to tam chyba nikogo nie interesuje, jakiś lew. A jak kogoś interesuje, to sorry, zapomniałem nazwę, bo jest jakaś inna, jakaś odklejona. Ale Lunale to akurat pamiętam. I słuchajcie, Kosmog, legendarny Pokémon, ewoluuje z legendarnego Pokémona Kosmoema. I potem on ewoluuje w legendarnego Pokémona Lunale. I jak jest w tym sens? Legendarne Pokémony nie ewoluują. A tutaj boom, Kosmog i ewolucję ma. A więc nie myliłem się i Kosmog ma ewolucję. Ale ona będzie kosztowała 25 candy. Dlatego jeżeli macie Kosmoga, dawajcie go sobie szybko na buddy. Wiem, najgorsza nazwa na świecie. Niestety nie mogę jej zmienić. Kosmog, dawajcie sobie Kosmoga na buddy. Włączajcie sobie defita, nie wiem czy wiecie co to jest, ale jak ktoś wie, no to plus jeden. Włączajcie sobie defita, bo on wam będzie sam chodzić kilometry, a słuchajcie, to się naprawdę przyda, bo 25 candy do takiego Pokemona to nie jest coś prostego. Mamy 3 października, więc za 2 dni można ewoluować. Co my tutaj mamy ciekawego? O, Daily Free Box. Nic ciekawego to nie biorę. Jak to strzeli? A, dobra, nieważne. XT. Ktoś nas zbił. Zaraz, ktoś nas zbił? Czy to ja? Słuchajcie, mam inne konto do zbijania. Mam inne konto do zbijania nas, ale jakoś na nim nie gram za dużo. A w ogóle wiem, mam pomysł na jutro. Zrobię jutro odcinek z Pokemonów, ale nie z tym kątem, tylko z tamtym właśnie kątem. To wam pokażę, jak zbijam i w ogóle. Bo mam tam innego lidera. Ale dobra, czy dzisiaj, co dzisiaj właściwie możemy zrobić? Nie za dużo, dlatego sprawdzę sobie tylko, czy jest shiny. Nie jest, wychodzę. I słuchajcie, ważna też rzecz. Otóż nie możecie, to jest bardzo ważne, przegapić. Tutaj mamy, nie, co ja wchodzę, ja nie chciałem wejść na to nawet. Na październik rzeczy. Tutaj widzimy. Trzeba sprawdzić, bo to jest ekscytujący miesiąc. Evolving Starts, czy jak to tam się wymawia, wiecie o co chodzi. Z Kosmoga w Kosmoema można robić i chyba coś jeszcze, ale nie jestem pewien. Teraz Mega Gyarados Live, co ja gadam. Mega Gyarados Ride Day. Wiecie, w sensie, że będzie jakieś kilka godzinek
gdzie będzie pełno mega gardosów na rajdach. Festiwal światła. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, o co w nim chodzi, ale no lepiej być, nie? Lepiej być, bo to pewnie będzie jakiś nowy quest, jakiś Pokémon, latarnik, XD. Community Day na Litwiga oczywiście, 15. Litwig to naprawdę jest mega mocny Pokémon ognisty, w sensie jego ewolucja, Chandelure. Bo Litwig to nie, ale Chandelure jest mega mocnym Pokémonem ognistym, a więc ci, co zaczynają w Pokémonach, to wiecie, 15 zakładajcie konta i słuchajcie, szybko się, wiecie, szybko konto się wzbogaci o Chandelura i to może mocnego, a więc polecam. 15. Halloween, nowy event. Od 20 do właściwie 1 grudnia, ale chyba do nocy, a więc jakby do 31 października tego roku na pewno będzie pełen halloweenowych Pokemonów, jak na przykład nie jakieś Mischievousy, jakieś inne, Banette na przykład i Mega Banette będzie też chyba. Mega Banette będzie na rajdach. Czy tam jej ewolucja, albo prewolucja, sam nie wiem. Ale wiem, że mega taki halloweenowy Pokémon będzie na rajdach właśnie. A więc tutaj nie można tego przegapić, bo myślę, że też będzie jakiś questik i do wygrania będzie jakiś może halloweenowy Pokémon. A ja podejrzewam tego Pokémona, którego można zobaczyć, jak się wchodzi na Pokémony, tego dużego, to nie jestem pewien, ale ten Pokémon to jest chyba jedna z ultra bestii, w sensie z tych Pokémonów legend, które są jakby ultra bestiami. I to jest chyba jeden z nich, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale polecam rajdować. Albo on będzie w questie, ale na pewno będzie na Halloween, bo widać już go na, jakby wiecie, wejściu w Poki, a więc na pewno będzie. Kurczę, z tego się zrobił taki odcinek bardziej informacyjny, a ja tu chciałem cokolwiek zrobić. Zaraz nic nie zrobię. No dobra, po prostu róbcie, jak ktoś jeszcze nie zrobił pierwszego etapu Cosmic Companion na Kosmoga. Kurczę, chcę te 25 candy do Kosmoga, przecież będę mógł Cosmoema sobie od razu zrobić, ale nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, jak to zrobić. Przecież tego się nie da zrobić, nie? XD. Tutaj róbcie też to, bo Giovanni Radar jest mega super, bo słuchajcie, no logiczne, można mieć legendarnego Shadow Pokemona, nie wiem nawet jakiego, ale tak czy siak. Ale to jest najważniejsze, Cosmic Companion, tutaj dostajecie Cosmoga, dawajcie sobie go na buddy, róbcie defita na swoje konto w Pokemonach i no i co, no i ewoluujcie potem w Cosmoema, jeżeli, no znaczy Cosmog, pan Pokemon Cosmog jest naprawdę bardzo ładny, szkoda mi aż go ewoluować. Słuchajcie, zrobiłbym z jakiegoś screena, że go miałem i ewoluowałbym go w Cosmoema. Wiem, pewnie małe HP, no ale słuchajcie, ewolucja legendy chyba nie zdarza się często, nie? A więc, kurczę, muszę go zewoluować. A więc, no, polecam ewoluować. No i zbierać candy, a ja w tym momencie battle? No dobra, można. Słuchajcie, można zrobić battle. Jak obiecałem, dzisiaj będzie też odcinek z... Co to za skład, Boże? Dzisiaj będzie też odcinek z Real Steel Boxing Champions. Metagross. Czy Metagross się przydaje w moim życiu? Weźmiemy taki skład. Pyk. Trochę się boję, że nie wziąłem... zamiast Metagrossa mogłem wziąć sobie... Jak się to coś nazywało? Kurczę, zapomniałem, jak się nazywał ten Pokémon. Garchompa mogę wziąć zamiast niego, no ale tak czy siak, nieważne. Kurczę, ja mam słaby atak na nim. Ha! Dobra, on też ma. Pewnie ma też Dragon Claw'a, coś podejrzewam. O, byłem pierwszy! S! Łatwo. No nie! Mam tylko Greata! Nigdy w życiu nie poszło mi gorzej. Dobra, użyję tej tarczy, bo Dragonite, nie szkoda na niego tarczy. Dragon Claw ma też. Co jest?
Słuchajcie, dwa dragony. Nie no, jeszcze więcej od niego zadaję. Nie mogę. Gigaczadowo. I co? Drugą tarczę użyję. Ja nie użyję drugiej tarczy. Nie ma szans, nigdy w życiu. Nie jestem taki głupi, chociaż on nie jest nawet efektywny na mnie. A co dopiero super. Jest! Jest! Zadam mu obrażenia! Zadam mu obrażenia, może go dojadę. Kurczę, błagam, żeby mu to zadało jakieś obrażenia fajne. Kurde, zjedzie mi. Nie no, zjedzie mi na bank. Ale co z tego? Mamy dużo fajnych Pokemonów. Ja nie żyję tylko nim. Hydropompa, no i walną mnie. I po mnie. No i tyle, no i co? Co, amatorze? Co? Metagrossa? Na mojego Metagrossa chcesz iść, amatorze? Co ty sobie myślisz? Jestem totalnie nieefektywny atak. Totalnie nieefektywny. Będzie miał zero efektów. Zero efektów. A on będzie miał efekty, bo jestem stalowy. Więc powiem tak. Nie za ciekawie dla mnie. Co? Aha! Dobra, tego to się nie spodziewałem akurat. Dobra, zmienię sobie na Hyperiora, żeby go zaskoczyć. A Bumbala kaka. On mnie tak nagle dojeżdża. To by mnie tak rozwaliło. Tak bym nie wytrzymał. Nie no, ale nie było w ogóle możliwości, żebym ja przegrał. Nie, tak się bym nie bawił. Dobra, giga czadowo, syy. O kurczę. Tak to nie miało być. Nareszcie, teraz. Jaki Pokémon? Minfu? Ja go nie mam. Co jest? Muszę go złapać. Ej, ale... Ja go nie mam, co jest? Ja nie mam tego Pokémona XD. Kurczę, trafił mi się nowy Pokémon. W sensie, dla mnie. Może ktoś go ma, ale... Ja go na pewno nie mam. Nie wiem, to pis do Pokédexu. To Pokédexu, kozacko. Nieźle. Jakieś staty dobre. A tak jest ok. Widzę, że się zna na karate. Karate. Dobra, lecimy. Battle League ataka. Dobry nawet skład. Lecimy, czy to się uda? Czy to się uda? Wybrało nam całkiem spoko team. A więc może się uda. Czy to się uda? To się kameruje. To się kameruje. Tak, to się kameruje. Gallardos! Ha! Gallardos! Ha! Gallardos! Ha! Ha! Gallardos! Ha! Ale beka, ale beczunia. Kurcze, jeden mi uciekł. Jaki kleszcz jeden. Mamo swinę? Chciałbyś. Chciałbyś, mamo swinę? Co ty se myślisz? Że będziesz mnie bić? Ni. No. Mój mew two, jak to kiedyś mówiłem, cię dojedzie. S? S? I co? Marnuję mu drugą tarczę. Chyba, że jest na tyle mądry, żeby nie użyć drugiej tarczy. Ale to wątpię. Po takich graczach to się nie da niczego spodziewać. Nie? Co? Okej, dobra. Szacunek. Szanuję. Naprawdę szanuję. Kurczę, chciałbym teraz użyć mojego Pokemonka akurat specjalnie na tego Pokemonka. Szybko Shadowbola mu walnąć na łeb. Shadowbola mu walnąć na łeb. Kurczę, ja chcę Kyogra użyć, nie? Jakiś Mewtwo. Mewtwo może być dobry na innego Pokemona, na tego na pewno, nie? O, teraz się pobawimy. O, czuję dobrze. Tak, no i co ty mi chcesz zrobić, chłopie? Co ty mi chcesz zrobić? Co? Nawet jakbym mnie walnął tym czymś, tym czymś, to by mi nic nie zrobił, kleszcz. No i selfa masz na łeb i giniesz, nie? Giniesz, nie? Wodny Pokémon. Jak ptaka poleje wodą, to jest wkurzony. A ty masz typ latający, S? A więc mamy takie same ataki.
Mam taki sam jak Gallardos, tylko że ja mam lepszy, bo ja mam lepszego Pokemona. Ja mam legendę, on nie ma skilla takiego jak ja. Outrage? Powiem mu, że ciekawie, ale ja mam lepsze. Mam hydropompę. Chyba. To jest hydropompa? Ja sam nie wiem, jak ja mam matek na nim. Serf! Dobra, zamieniam sobie na hydropompę. Mam pompę z tego. W ogóle sobie wszystkie ataki zmienię na Gajardosie. O, Rare Candy! Rare Candy, słuchajcie, do Kosmoga. Rare Candy do Kosmoga. Potrzebne. Jakaś seta? Nie. Nie ma sety, to znaczy, że wszystko mogę wywalić stąd. Kto pytał? No... A czy ja mam wywalać tego Karate Kida? Nie. Nie wyrzucę go. Będę łaskawy. Okej. Ja chciałem coś zrobić, ale zapomniałem co. Aha! Kyogrowi ataki zmienić, tak. Ky. Ten najlepszy. Jaki ja mu atak zmienię? No serf walony! Jaki serf, amatorze? Żaden serf. Możesz pomarzyć. Hydropompa! No i co? No i essa! No i ezza! Hydropompa. Okej. Aha, nie mogę mu zmienić ataku. A mam hydropompę, to się liczy. Sprawdzam, jak ta hydropompa będzie działała. Czy dobrze, czy nie. Sprawdzamy, czy hydropompa lepsza od jakiegoś selfa? Tak. Czy hydropompa jest najlepszym atakiem wodnym? Tak. Czy będzie działać na Kyogrze? Nie. Tak myślę, że nie. Kurczę, gość ma wędkę. Wędkę. Ma taką siatkę na Meduzy XD. To już po mnie. Amator. Amator! Amator! Ha, hopie. Hopie, co ty chcesz osiągnąć w życiu? Pyk. Hop, właśnie marnuje tarczę. Chyba, że jest na tyle mądry, żeby nie marnować. I tak bym mu zero zadał na minusie. A więc mu się to nie opłaca. Kurczę, mogłem sobie wziąć Kyogra, to bym go od razu wodnym atakiem walnął na łeb i tyle. Bomba na banie, kończymy balet. Nie ma tarcz w tym momencie. S nie ma tarcz, ale amator. Nie wytrzymam. Nie ma tarcz. A zużyję jedno, mi co? Co mi zrobisz, chłopie? Ha, beczunia. Bekazycyby. No i co? Dragon Claw'a ci walę, bo hop nie oszczędza tarcz. W ogóle wszystkie wywalił na sam początek i co? No nic, nie ma tarcz, no. Łatwo. Łatwo z takimi, co nie wiedzą, co, jak żyć. Kurczę, ten Dragonite to akurat robi dobrze. Robi robotę. Kurczę, on ma podobny atak do mojego. To mi się nie podoba. Tarczę używam na niego. Kurde. Tarczę na Dragonite'a. Nie wytrzymam. Znaczy nie, że ja krytykuję Dragonite'y. Dragonite'y są super. Kocham Dragonite'y, ale... Ale nie lubię na nich zużywać tarcz. Pyk. Góra, dół. Przód, tył, przód. Prawo, lewo. Przód, tył, przód. Pięknie. O, Garchomp. No to zmienię sobie na Gyardosa. I co my tu mamy? Obrażenia nie za duże. A ja chcę hydropompę. Hydropompkę. Hydropompeczkę chcę stworzyć. Jakby on mnie zawalił, to ja go nienawidzę. Hydropompa! No amatorze, nie! Hydropompeczkę mu chciałem walnąć na łepetynkę. Kurde. Jakiś teraz Mewtwo będzie walczyć. Takim potężnym gościem. Żartowałem, Shadow Ball'a na łeb i tyle. I giniesz, chłopie, chyba że masz trzecią tarczę w zadku. Ale chyba to jest niemożliwe. No i co? No i jest, byczku. Myślisz, że wygrasz? Z Mewtwo nie ma tak łatwo, szczególnie z Shadow Ballem Mewtwo.
Batelka 3000 i teraz kurde, Rel Candy pyk, pyk, pyk. No i giga czadowo. Pierwszy Kyogre, no to mam nadzieję, że mi trafi się jakiś z pierwszym levelem, co? Szóstym. Dzięki. Dzięki. O ile zakład, że mnie porobi? Jest! Jest! Jest Tyranitar. Super efektyw beczunia. Ha! I tak mnie zadajesz dużo, amatorze. Co ty, chłopie? Co ty? Hydropompa! No i nie przetestuję tej walonej hydropompy, bo on mi zablokuje, no narobiście. Co? Ile? Daj jakiegoś smoczego Pokemona. O, dzięki. S. Mamy takie same ataki. Ale ja mam Dragon Claw'a, on nie. Beczka. Beczunia. Ha. Kurde, użył tarczy amator. Znaczy dobry jest. Ogarnia. Życie. Nie lubię takich graczy, co ogarniają. O! Robi wrażenie. No i teraz mam tylko Meftwo! Meftwo, kleszczu jeden. Nawet go Shadowballem nie mogę dupnąć, bo tak. Nie no, wiedziałem, że przegram. Mówiłem wam od samego początku, albo wykrakałem, nie wiem. Jeszcze trzy ataki, Meftwo, kurde. Shadowballem go. Ma jeszcze tarczę, żartowałem. Żaden Shadowball w niego nie wleci, bo ma tarczę waloną. Ma waloną, co? Aha, okej! No i zawalił mnie. Co powiedzieć więcej? No, szanse miałem duże, ale zwaliłem. I to porządnie. Kurde, jak teraz nie wygram, wiecie co będzie, nie? Jajco będzie. Dosłownie. Kurczę, nie będę miał 6 Rare Candy. Nie będę mógł ewoluować. Będę musiał grać całe swoje życie. Muszę to wygrać, muszę. CO?! Przepraszam, który poziom? Który? No i Tyranitara dupnął od razu, no. Ja walę. Cały czas te Tyranitary muszą dawać, amatorzy. Kurde, nie wiedzą, że jestem super efektywny na Tyranitara. Nie, no nie wytrzymam takiego Zabdoska trzymać! Amatorze? Ja mu więcej zadaję niż on miał, jest nade mnie super efektywny chyba. Wydaje mi się tak, amatorze. Co? Też ci się tak wydaje? Jaki kleszcz. Nie wytrzymam. Nie, hydropompeczkę mu walnę na łeb. Nie uciekną mi żadne kropelki. Hydropompa. I co, no hydropompę ci bym walnął i już leżysz, nie? No nie, dobra, dam mu zawalić mojego Gajardoska, nie żartuję. Gajardoska, XT. Pewnie ma jakiś elektryczny atak. No kto by się spodziewał, nie? Elektryczny Pokémon, elektryczny atak? Od kiedy? Ha! Nie no, mam lepsze Pokémony niż ten amator. Co, hopie? Użyjesz tarczy. Po raz drugi chyba. Chyba. Nie jestem pewien, czy już używał tarczy. A nie, na hydropompeczkę. Na hydropompeczkę użył tarczy. A ja też użyję tarczy. No i co mi zrobisz, chłopie? Co mi teraz zrobisz? Nic. Nic mi teraz nie zrobisz, bo nie masz tarczy w tym momencie. S? Czy Tyranitar ma typ smoczy? Bo nie zauważyłem. Nie ma. Znaczy ma, co ja gadam. Typ mroczny ma. Nie smoczy, tylko MROECZNY. Mroczny. Chyba, że źle przeliterowałem to. Jestem kiepski z polskiego. W takim razie, ale nie, wydaje mi się. I co to za Pokémon Gyarados? Gyarados. Słuchaj, Gyardosie. Słaby jesteś. Essa.
Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Ja mewtwo nieużywanego, nietykalnego. Nikt go nie dotykał nigdy jeszcze. Nie dotknąłeś go jeszcze nigdy swoją supermocą, bo go chronię. Wiesz, nie dostaniesz. No i zawaliłem hopa, no i co? No i co poradzić, nie? Powiem tak, no, walka o Rare Candy, wiadomo, moja wygrana. No. Co ja mogę powiedzieć? Siódmy poziom. Słuchajcie, nie, wiedziałem, nie było takiej możliwości, żebym ja przegram. Nie, tak nie może być. Tak nie może być. Od razu Rare Candy daję do Kosmoga, bo jeszcze zapomnę i takie, o nie, Kosmoema sobie nie zrobię. Zrobię sobie. 18 candy. Słuchajcie, na na Ezzie będę miał to, jak wygram jeszcze jedną batelkę za 6 rare candy. Ale to już nie na odcinku, ponieważ muszę zrobić jeszcze odcinek z Real Stel. A szczerze mówiąc, trochę mi się nie chce dzisiaj, męczący dzień. A więc to już jest koniec odcinka, jeszcze patrzcie na odcinek z Real Stel. Pewnie już w tym momencie jest, jak to oglądacie. Trzymajcie się, cześć.